Dzisiaj kończę szkołę. Nigdy nie sądziłam, że to się stanie, but it's happening. To jakieś 2 godziny. Oficjalnie skończę szkołę. That's crazy. To zawsze było takie odległe and I don't know, it feels weird. Tu cały mój outfit, wszystko co zabieram. Idę się szykować, bo nie zdążę. A ja lubię jak wychodzę gdzieś, zwłaszcza na takie jakieś wyjścia czy coś, w sensie takie jakieś bardziej ważne, to lubię zacząć się przygotowywać wcześniej. Chociaż zawsze i tak zaczynam wcześniej, a potem biegam spóźniona, bo... That's who I am. Jakby ja nigdy nie sądziłam, że dojdę do takiego momentu w życiu, że będę kończyć szkołę. To znaczy nawet jakby nie chodzi o to, że nigdy nie sądziłam, bo ja wiedziałam, że taki moment nadejdzie. Jakby ja mam wrażenie, że idę normalnie na zakończenie roku, mimo że jest kwiecień. Nie wiem, jakby nie wydaje mi się do końca realne, że ja faktycznie przematuję w tym roku. It's great. Będzie, że roki wyszły, one są takie nieprzewidywalne, bo one czasem wychodzą, czasem nie wychodzą. A ogólnie to zasada jest taka, że nie wychodzą wtedy, kiedy mają wyjść. Także we'll see. Ale zawsze mogę spiąć włosy. Jakby pamiętam, jak byłam w takim okresie mojego życia, że nienawidziłam spinać włosów. A teraz ja nawet chodzę bardziej w spiętych włosach niż w rozpuszczonych. Bo po pierwsze tak wygodniej, po drugie jak wstawałam wcześniej do szkoły, to nie chciałam się nic z nimi robić. Cały czas mi się ostatnio ucho lewe przytyka. Prawie też, ale lewe bardziej. Miałam ostatnio być wcześniej, ale stwierdziłam sobie, że to jest mój dzień i że pośpię sobie jeszcze trochę. Ta perspektywa jest o tyle fajna, że nie widać mojego syfu w łazience. Nie to, że jakiś mam. Zawsze jak zakręcę grzywkę, w sensie ja ją zawsze zawijam w to, ale nigdy nie wiem, czy ją potem prostować, czy zostawiać taką zakręconą. W ogóle znudziła mi się już ostatnio. I chyba nie będę dalej obcinać. W sensie nie wiem, jakby ja mam dosyć spore czoło. I zawsze miałam taki kompleks tego, że powinnam mieć grzywkę. Ale ostatnio i tak ją zawsze spinam, więc... Nie mam bardzo czasu ani miejsca, żeby nagrywać jak się maluję, także... You know, let's do some magic. Okay. Okay, I gotta go. I ogólnie jakby minęło parę dni, odkąd nagrywałam jakby początek tego filmu, bo jest już koniec majówki. Jutro jest pierwszy dzień matur, which is crazy. Mieliśmy dzisiaj pierwszego grilla, to jest po prostu boskie, bo ja uwielbiam grilla, jakby... Także sezon na grille uważam za rozpoczęty, mimo że pogoda się trochę zepsuła, ale było naprawdę przepięknie i cieplutko. A teraz co do matury. Ogólnie ja się nie stresuję, co jest o tyle dziwne, że parę lat temu ja stresowałam się takimi rzeczami potwornie. Że nawet moi rodzice żartowali, że w dniu matur to będą mi dawać jakieś melisy. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Bo jakby czasami dobry stres nie jest zły, jak to mówią. Nie wiem, czy ktoś tak mówi, ale może mierzy się to z tym, że ja nie czuję w ogóle, że skończyłam szkołę. Jakby wszystko było w piątek, jest już wtorek i ja tego nie czuję. Jakby mam wrażenie, że po tym wolnym wracam normalnie do szkoły. Czasami nawet teraz, jak się nawet uczyłam przez weekend, jeszcze trochę miałam parę pytań i dopiero w jakiejś chwili doszło do mnie, tak sobie uświadomiłam, że już nie mam ich komu zadać. Tak do końca, bo już nie będę mieć żadnych zajęć z moimi nauczycielami. Planuję wziąć kąpiel, chcę sobie umyć włosy i właśnie się wykąpać, tak zrelaksować przed jutrem i położyć miarę wcześniej spać. Ogólnie mam plotki, że mają być pan Tadeusz albo dziady, ja jestem za dziadami. Dziadek jestem całkiem obcykana, także nie obraziłabym się, bo faktycznie były dziady. Dorastanie jest dziwne. Wczoraj była Met Gala. O, moją Met Gali. Oczywiście Blake, Slade, Billy, Slade. Chciałam powiedzieć, że życzę powodzenia wszystkim na maturach, ale dodam ten film po maturach. W ogóle moja... Tylko nie widać w kamerze.
A jednak widać, moja cera jest ostatnio tak tragiczna, jest sucha, to po pierwsze. Ostatnio nie najlepiej się dożywiałam, więc podejrzewam, że to może być dlatego, a raczej na pewno dlatego, bo jadłam dużo sera, a mam taką dosyć nietolerancję laktozy, także i w ogóle mam mało owoców, warzyw i dobrze, że teraz będę mieć ten miesiąc wolnego, podczas którego będę w domu, bo przynajmniej sobie... A, wrócę do tych zdrowych nawyków. Nie wiem, gdzie stanąć w tej łazience, żeby nie było widać tego sypu i żeby było jakieś w miarę światło, ale tu nie ma takiego miejsca, więc po prostu będę się umyć i... Okej, mam nadzieję, że jestem wyostrzona, także to było na dzisiaj w tym filmie. Jutro czeka mnie pierwsza matura polski. Mam tutaj swój outfit, całą maturę, nie pokażę wam go, bo to jest kompletny basic ass outfit mazurzysty i w sumie zobaczycie go w filmie z matur, także to tyle w dzisiejszym filmie. I'm sorry, że nic nie dodałam przez miesiąc, ale mam matury. To jest jedyne tłumaczenie, które posiadam na ten moment i do zobaczenia w następnym filmie. Dziękuję za oglądanie i wow, skończyłam szkołę. That's crazy. That's crazy. Pamiętam, jak zaczynałam nagrywać w drugiej klasie technikum. What is going on? Kim jesteśmy i dokąd zbierzemy? Okay, bye.